Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Ori and the Will of the Wisps. Lecimy teraz w prawą stronę. Sprawdzamy wszystkie możliwe miejsca na mapie. Bo próbuję teraz kolejnego bossa chyba uaktywnić, chociaż nie wiem co teraz będzie na mnie czekać. Bardzo możliwe, że jakiś kolejny ciekawy zręcznościowy parkour. Tutaj chyba na razie nie wskoczę, mimo to, że mam ustawioną umiejętność wspinaczka, która powinna mi pomóc. Oj, widzę, że tutaj kolejny punkt świetlny jest. Czyli wiadomo, te drzewa ze światłami. W poprzednich odcinkach trochę tego było. I jest zryw. O, nowa umiejętność. Control. Wow, od razu. Nie muszę nawet zmieniać tych. No, bardzo nieźle. Bardzo nieźle. Jeszcze też szybko sobie jeszcze K-Binding ogarnę. Bo możliwe, że jeszcze są jakieś umiejętności, których nie używałem, bo miałem źle ustawione. Dobra, jest wszystko ustawione. Jednak się okazało, że wcale nie musiałem nic zmieniać. I pora na zryw. Wow, a to w ogóle chyba staminy nie kosztuje, mam wrażenie. A nie, to jest ograniczenie do dwóch chyba po prostu. O nie! Kurde, beznadziejnie z nim zawalczyłem, ale czy został ten mistrzu? No chodź tutaj. O, dobra, trafiłem. Pora zrobić jakąś tam 180, albo po prostu się odbijać od tych ścian. No bardzo możliwe, że teraz muszę to zrobić. Albo po prostu ze zrywu, teraz nie mogę się przyzwyczaić, że mam nową umiejętność teraz. No to dobra, spróbuję bardziej z rozpędu to zrobić. No i wszystko się zgadza na razie. Też widziałem wcześniej taką jedną lokację, tą bardziej na początku mapy. To chyba też można było ten zryw zastosować. I teraz muszę najpierw ogarnąć tutaj, później to ogarnię. Tu jeszcze była bardziej droga po lewą, z lewej strony, a bardziej fabuła się chyba z prawej rozkręca. No i tutaj chyba to są jakieś pułapki, to lepiej ominę. Czy ja tutaj w ogóle zdołam wyskoczyć? Tak. No dawaj, mistrzu. No i pokonany kolejny slime, czy tam jeżdżasz, wiesz, jak to woli. No dobra, skaczę na tę skałę. I tutaj... Od razu na te liany chyba, wow. Ale to chyba to nie mogę od razu wyskoczyć. Szkoda, że nie można do góry wyskakiwać tym kontrolem. Czasami wychodzi... bez sensu spadłem. Ale czasami tak wychodzi, że można dwa razy chyba tego użyć. I... o nie, znowu. Ale chyba ogarniałem, jak mu zadawać damage'a. Bo trzeba... a nie, czekaj. Może od tyłu trzeba go atakować. No strzelaj. Nie rozumiem. On czasami dostaje damage'a od tego. Może najpierw trzeba mu armora popsuć. Wtedy C. Tak. To już wszystko jasne. Tylko teraz w ogóle many nie mam. A, jeszcze nie jesteś taki kozak. Tracisz HP. No i git. No i tutaj zryw. Już jestem, o nie, znowu komar. Chyba mnie nie widzi jeszcze, więc atakuję już. Coś niestandardową animację zrobiłem. No chodź tutaj. No i łatwo, jak nie robię podwójnych skoków, to tak łatwo nie ogarniają te komary. I tu jest kolejny. No chodź tutaj. A to było łatwe. Znaczy, że nie nadużywam tych podwójnych skoków i już trochę lepiej się walczy.
kolejny jeżdżbierz. Padł jeszcze w kolce. Też fajne jest to, że pułapki czasami też działają na wrogów. Nie tylko, że gracz musi ciągle się z tym problemem porykać. O Jezu, to beznadziejny skok zrobiłem. Bo tu pewnie trzeba... Ej, co jest? Czemu od razu się ten... podwójny skok załadował? No dobra, teraz już na spokojnie powinno. A w sumie to nawet zrywu chyba nawet nie musiałem używać. Tylko z dołu. Mam trochę many, to strzelmy do... Nie wiem, czy się teraz nie wróciłem bez sensu. Ale teraz mogę pewnie przejście aktywować. Prawidłowo. Nadal strasznie nisko skacze, to nie wiem, czy to jest możliwe. No to może być problematycznie. Problematyczny problem. Ej, no nie, no jak to wyskoczyć? O, udało się wreszcie. Bardzo ładnie, kolejny gold się przyda na ulepszenia. W sumie tylko tyle tu było. Myślałem, że to jakieś bardziej strzeżone będzie. No dobra, robię control i chyba poodkrywam jeszcze parę miejsc. Tutaj chyba będą się powtarzać wrogowie. Dobra, znalazłem jakieś ciekawe miejsce. Ale mam bardzo niskie HP. O, i zauważyłem, że tutaj też piranie pływają. Wcześniej w ogóle nie dostrzegałem. Albo po prostu dopiero teraz się zrespiły. No to spróbuję na tamtą stronę. Mam strasznie niskie HP, chyba zaraz zginę. O Jezus. I co? W ogóle on się nie odbijał pierwszy. No nie, no jeszcze świetny resz dostałem, no. Lepszego chyba już nie było. No chodź tutaj. Dobra, od razu wbijam się powietrze. Nie chcę z nim jeszcze walczyć. No nie, no poważnie. Chodź tutaj. Wreszcie trafiony, no. Strzelaj. Jeszcze ma HP, no. Do cholery, zgin już. Strasznie nefalargicznej pozycji był. No i muszę tego komara pokonać, bo to miejsce nic kompletnie nie daje. Jezu, jeszcze by mi w powietrzu zagarnął. Ja stąd spierdzielam. Kacz. Straszny chaos jest na tych... Wow. No ten skorupiek. No dobra, spróbuję... Znaczy, nadal tutaj nie mam many, więc nie wiem, czy się opłaca teraz go zabijać. No dobra, skaczę dalej. Tutaj powinienem się dalej wspinać. I kolejny jeżozwierz, no. Generalnie się łatwo z tymi slajmami walczy, ale... W powietrzu strasznie... Łatwo mogą w drogę się... O, osiągnięto odblokowane, to nie ja. No właśnie, to nie ja go zepchnę, on sam tam wpadł. I tutaj jakiś fragment chyba jest. Fragment ogniwa zdrowia. I pewnie do upgrade'u się przyda. I znalazłem chyba ten wyścig. Gonitwa duchów. Mam nadzieję, że mobów tutaj nie będzie, tylko po prostu będą musiał biec. Chyba to nie będzie widoczne na mapie. No dobra, lecimy. Jezu, żebym się nie zabił bez sensu. Chyba już nie wygram. Jak miałem w takiej szybkości jak tamten, to już raczej koniec. No i tutaj... Jak najszybciej trzeba się na dół dostawać.
Nie, jeszcze nie doskoczyłem, no jak? Jakim cudem? Chyba przegrałem. Meta, gonitwa zakończona. Spróbuj jeszcze raz, bo już wiem chyba jak biec. Lecimy. Teraz będzie na pewno lepszy wynik. No jak? Jaki cud on tak szybko ogarnął, że w powietrzu trzeba? Wszystko jest niemożliwe. Nie, zawsze się zahaczam i znowu tracę czas, ale chyba i tak szybciej będzie. Łap się tego. Bym się nie zabił tym razem, tak dla odmiany. Chodź szybciej. No nie! Cholera! Dawaj! Bo i tak rekord pobiłem. Dobra, jeszcze później sobie kolejny raz zrobiłem. Rangę? Nie, nie pokazuj. Wyjście zrobię. No i ciekawa w sumie nawet taka. W sumie nawet można uznać, że mini gra. Jeszcze sobie później poprawiłem rekord, że zrobiłem na 30 sekund. I tutaj na mapie... Gdzie jeszcze w sumie nie byłem? Tam chyba jest zablokowane przejście. I chyba muszę pójść naokoło, tak myślę. Albo też na dole możliwe, że coś tam zostało jeszcze. Muszę ogarnąć te przejście, którym nie mogłem wcześniej doskoczyć. No i zwyczajnie aktywowałem to przed chwilą. I możemy teraz kontynuować z fabułą prawdopodobnie. Już na razie koniec błędzenia po mapie. Wiadomo, nie chciałem tego pokazywać na wizji, bo to w sumie takie przynudzane dość było. W sumie i tak jest, ale przynajmniej zbyt sztucznie watch time'u nie nabijam. I no to lecę dalej. No chodź tutaj ty jeżo zwierzu. Ja przechodzę przez tę bramę. O, i to chyba jest punkt zapisu. Pięknie. O, to jest teleportacja. Też jest w tym. Nie wiem, czy będę używać, ale... No bo dużo się złota zbiera z przeciwników, jak się nie teleportujesz. Więc lecę dalej. Tak jest. O, tutaj coś będzie się działo. Chyba kolejny boss. Więc trzeba... O Jezus, ją coś robi w ogóle? Raz. Już nie mam many. Cholera, jak z nim walczyć? Dobra, mam nową taktykę. No, come on. Ogień. Unik. I będę teraz od niego spierdzielać, żeby nie mógł sobie rozpędu brać. No, come on, man. No nie, znowu to zrobił. Szkoda. Dawaj piorun. Ale mu walnęłem, ale on szybko kontr robi. No, dawaj, byczku.
leci jogging. Już trochę ogarniam jego movement trochę. Wow, ale się teraz wkurzył. No chodź. Ogień leci. Ej, też HP tracę. Poddaj się, gościu. Ogień leci. Chodź tutaj. Wow. No chodź. No nie, znowu to zrobił. Cholera. Nie wiem, jak przed tym rozpędem jego uciekać niby. Nie, on tragicznie to zrobiłem. Zawsze mam taki odruch, że się cofam przed przeciwnikiem, a nie, że muszę jakieś przyspieszenie przed nim robić. No chodź. Weź go dobij już, please, Ori. No please, nie rób tego. Nie. Jezus, nie ta animacja. Fuck. Come on! No już tak blisko było. Kuście jest do pokonania, ale kurde, no tak, taki końcówce musiałeś mi zabić, no. Dlaczego? No i znowu, teraz już nie umiem tego unikać. Jest! Wreszcie! Ha! To 100... mało! Jak na taką bitwę epicką, tylko 100 złota. I osiągnięcie odblokowane. Złap chrząszcza, chrabąszcza i pokonane. Wow! No coś czułem, bo dość długo bossów nie było. Dużo łażenia po mapie. Raczej prędzej. Ale spokojnie, jeszcze nie kończę odcinka. Jeszcze dojdę do jakiegoś ślepego zaułka albo... O! Nowy przeciwnik. Wow, kolejny glut. Wow, on przejścia robi. Nie wiem, czy to nie jest przydatne czasem. Chodź tutaj. Teraz ci piorunem walnę. Jeszcze żyje, skubaniec. No to się trochę pospamuje strzałami. No, lera. Gdzie się chowasz, tchórzu? Dawaj. Strzelaj. Czy ja mogę w ogóle do niego doskoczyć? Pewnie nie. No już koniec many, no. Teraz już trudne są te mapy. Wow, a zaawansowane te pułapki. Okej, okay, dobry. O nie! O, tu przerąbane miejsce jest. O nie! Kurde, dobra, żyję. No. Nadal nie nauczyłem się walczyć z tymi ślimakami. Oni są. O, cholera! I że mi się udało. O nie.
Znaczy bez many to chyba nic tutaj nie zrobię. Spadnij! Peace, dobrze. O, no nie jest łatwo, ale przynajmniej trochę manę odzyskałem. Więc lecę tam. O, i kolejne miejsce świetne. Co chwilę inaczej to nazywam. No dobra. Odbicie, o! No i właśnie na to patrzyłam ostatnio. W moim keybindingu. Czyli to pewnie działa jak jest... dużo takich miejsc z... jakiś ciasny, gdzie jest ściana? Nie wiem jeszcze jak to ma wyglądać. Aha, no to już wszystko jasne. Tylko teraz jak to użyć, żeby prawidłowo bym mógł się wybić na tym? O, i podwójne skoki też działają na tym. Większe skupisko blasku. Dokładnie taka sama nagroda jak za bossa, no. No, poziom trudności zupełnie inny, moim zdaniem, ale... czy niech będzie twórcą gry? Tam widzę więcej jeszcze lampionów. To jest już ślepy zaułek kolejny, ale widzę po prawej stronie coś jest. No i jeszcze raz użyj tego lampionu. Podwójne skoki działają. Ale to do końca świata nie trwa, to trzeba na czas robić skoki. O Jezus, czemu ja użyłem przytrzymania? A chwila, nie wiem czy to nie powinienem od razu tam robić. O nie, bym głupi skok zrobił przez chwilę. O nie! Co ja odwalam w tym odcinku? Dawaj. Okej, okay. No nie! O, dobra, ogarnięte. Ale tej pułapki raczej nie powstrzymam tak łatwo. No dobra, najwyżej będę musiał się zrespić na nowo. Ślimaki niestety. No i jak? Czemu to mi zrzuciło w ogóle? Kiedy kolce zrzucają? A, no nie, jeszcze od tego zginę poważnie. Tego się nie da chyba bez damage'a zrobić. Ikcia. Jak ja mam tutaj wyskoczyć, niby nie zabijając się? Wierzę w to, nareszcie stąd wyszedłem. Zdecydowanie łatwiej tam było się dostać niż uciec stamtąd. Ale dobra, użyjmy jeszcze raz tej umiejętności. No i elegancko się wydostałem. Tutaj jest kolejne przejście, więc nie wiem czy się opłaca wracać gdzie indziej. Chyba jest za wysoko. Czy może gdybym doskoczył do... O Jezu, co ja teraz zrobiłem? Tragedia. No co tak nisko? Dawaj. No trochę łatwiej się walczy, ale parkour jeszcze no, teraz bardziej skomplikowany. I nie można się tutaj wspinać do końca. Więc spróbuję pójść drugą stroną. I tutaj też nie da się przejść. No dobra, dawaj ten. Nie, no nie rób tak, proszę cię, Ori. W powietrzu tego się nie robi. Chociaż prawie teraz trafił do góry. No, znowu klikam lewy, leci na prawo, no. To jest nielogiczne kompletnie. O, dobrze. Zeskocz. Wow, serio to było aż takie ciężkie? No dobra, teraz jest ten glut. Do którego nie mam pojęcia jak się dostać, ale... może poczekam aż mnie zaatakuje. I teraz? Co ja teraz zrobiłem? Nie mam pojęcia.
Ale teraz wyskoczę w górę. No i poszukam innych miejsc jeszcze. Wow! Coś ukryte było. No, nie mam życia. No to zmienię sobie na regenerację zamiast na przykład... na razie piorunu i tak chyba nie będę musiał używać aż tak dobrych umiejętności. Więc na razie sobie popsuję kolejność. Odzyskam sobie trochę HP. Bo tam mogło się różnie skończyć. Skakuję w górę. No i teraz... Co ja powinienem tu zrobić? Wyskoczę od razu. O Jezus, to jest ryzykowne. Wow, ale się ześlizguje mimo to, że mam... Okej, zdobyłem to złoto. A chyba gdybym teraz się zabił, to i tak bym te złoto pewnie na nowo stracił, bo by się safe czytał. No i próbuję jeszcze dalej pójść. No i co, teraz wykorzystam moment, gdy będzie on znowu strzelał. Aha, no jak zawsze. Daję do góry. O, jak się boi teraz. No dawaj, strzelaj. No i koniec many znowu. Oj, many. Tak się nie gra. No dobra, strzelaj do mnie. Oj, please, nie rób tak. Tego chyba się zebrać nie da, więc lecę dalej. Nie no, co jest no? Teraz nagle nie umiesz skakać, no. Strzelaj. Okej, oj, czemu? Aha, nacisnąłem pewnie na bok zamiast do góry. A przynajmniej teraz jakiś safe jest sensowniejszy, a nie jak wcześniej. Aha, bo ja nie wiem, znowu chciałem to skierować i znowu wyszło jak zawsze. Jedno HP, no. No już nie, już trochę więcej. Tutaj chyba będzie fabuła, coś tak czuję. Bo się od razu scenaria zmienia. Dokładnie tak. Ło, ale gruba żaba. Witam. Duch na moich moczarach. Rech się nazywa. Więc Moki mieli rację. Chciałem im wierzyć, lecz minęło już tak wiele czasu. Jestem Kwolok, a to moje mokradło. Miło cię tu gościć, maleństwo. Moki mówili, że szukasz swojej przyjaciółki Sówki i spadła daleko na wschodzie. Wow, to był chyba ten moment,
z mojej miniaturki, które nawet umieszczałem na filmie. Jednak jest na to sposób u źródła na zachód stąd. Coś tam dalej było. Gdyby udało ci się uruchomić koła młyńskie przez krainę, znów popłynęłaby czysta woda. Chciałbym ci towarzyszyć, lecz moki mnie potrzebują, ale mogę ci coś... Coś tam przekonać, chyba to cząstka pradawnego światła, które nigdy nie rozświtało tutaj. Wow, jakieś pradawne światło. Niech jego głos prowadzi cię przez tę niebezpieczną krainę. Ja jestem głosem lasu, już od bardzo dawna nie widziałem żadnego ducha. Bardzo długo nie opuszczałem moczarów, lecz zrobię wszystko, co możliwe. Źródło potrzebuje naszej mocy. Pomocy. Teraz idź do źródła i pomóż wodzie znów popłynąć. Oj, nowa ta misja odblokowana. O, i nie ma. To logiczne akurat. Strażnik moczarów, misja zakończona. No, nareszcie. Niewzruszone tryby, nowa misja. No, i to jest chyba na tyle, jeśli chodzi o tą fabułę pokazaną przed chwilą. Całkiem fajna cutscena w sumie. Jak większość w tej grze. I tutaj jeszcze jest kolejny Moki. O, teraz jakieś takie jaśniejsze. Woda jest czarna. Nie możemy łowić ryb. Zła woda. Smutna woda. Młyn tkwi nieruchomo, to dlatego woda stoi w miejscu. Czyli tu mają jakiś problem po prostu z tą wodą. Rzecz nieczysta. No dobra, już w następnym odcinku kontynuuję tę trasę. Tylko tutaj jeszcze przejdę na dół. No i tu jest właśnie ta woda. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i cześć!